Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wybierz informacje, które dotyczą glicerolu. No to wybieramy od razu te dobre informacje, czyli A. Ponieważ glicerol jest cieczą. B. Ma gęstość większą od gęstości wody. D. Ma właściwości higroskopijne. H. Jest palny. J. Jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym. I to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.